Witajcie na kanale Knitanki. Jest to czwarta i przedostatnia część filmu, w którym pokazuję, jak ja dziergam chustę entrelak. Do tej pory w poprzednich częściach zrobiliśmy tyle chusty. Zrobiliśmy dokładnie 10 elementów. Pierwsza część to był początek, pierwsze 3 elementy, druga część to był element 4, 5, 6. W trzeciej części zrobiliśmy od 7 do 10. W tej części pokażę Wam, jak robić kolejne zielone rzędy. Nazywam to rzędami. Widzicie, rozpisałam to dwoma kolorami. Wspominałam o tym wszystkim w poprzednich filmach. Tak więc powiem, jak dziergamy te zielone rzędy. I to jest przedostatnia część filmu. I później w ostatniej zajmiemy się tymi wykańczającymi chustę trójkątami, tak aby tutaj u góry też była równa linia. Jeżeli dopiero trafiliście na mój kanał, zapraszam do wcześniejszych filmów. Tam właśnie są filmy na przeróżnego rodzaju chusty, szale, czapki, rękawiczki, skarpety, sweterki, wzorki i tak dalej. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału. Jak widzicie, niektóre prace są podzielone na części, a jeśli klikniecie w dzwoneczek, wtedy będziecie dostawać automatyczne powiadomienia o wszystkich moich nowych filmach. Tak więc zajmijmy się już może od razu, żeby nie przedłużać, tym kolejnym zielonym rzędem. Skończyliśmy na prostokącie elemencie 10 i trzeba było wydziergać po prostu prostokąt na Waszą ilość oczek razy 2 rzędów, czyli u mnie 8 oczek, 16 rzędów i bardzo podobnie to działo się w tutaj, ale okej. Był to początek chusty, może to było jeszcze trudne, dlatego takie pełniejsze rzędy, właśnie ten rząd tutaj i ten rząd tutaj, nagram jeszcze raz. Oczywiście nie będę nagrywać wszystkich tych elementów, o tym wszystkim też już wcześniej wspominałam. Gdy dziergaliśmy element numer 7, to później 8 i 9 wyglądają identycznie. Podobnie tutaj. Będziemy mieć element numer 11, ale później 12, 13, 14 będą wyglądały identycznie. No 15 to jest ta końcówka, tu jest ta linia prosta chusty. Podobnie później 22, 28 będą wyglądać jak 11 i 15, a te tutaj środkowe będą wyglądać jak środkowe tutaj. Dlatego właśnie nagrywam tylko tak film na najważniejsze części, gdyż zwyczajnie byłby on po prostu zbyt długi. Czyli przechodzimy do elementu numer 11. Jesteśmy po prawej stronie robótki. Skończyliśmy nasz prostokąt. I co teraz? Teraz trzeba znowu z kciuka nabrać oczka na kolejny element. U mnie jest to 8 oczek. Jeżeli macie większy, oczywiście nabieracie Waszą liczbę oczek. Odwracamy robótkę i znowu będziemy pracować tylko na nowym elemencie. Dzieje się to naprawdę za każdym razem. Co teraz? Teraz przerabiamy 7 lewych oczek. Ten pierwszy rząd jest zawsze troszeczkę trudniejszy do przerobienia po nabraniu tych oczek
właśnie takim sposobem, ale takie nabieranie powoduje, że te brzegi są później bardzo elastyczne i jeżeli chcecie blokować tą chustę, to ona będzie się po prostu bardzo fajnie blokować. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mam przerobione już prawie 7 oczek. I ósme oczko przerabiam z pierwszym, z tego niższego elementu. Takie coś już też robiliśmy. Na lewo. Jesteśmy teraz po lewej stronie. Odwracam robótkę. Pierwsze oczko zdejmuję. I do końca przerabiam moje oczka. Przerabiam oczka na prawo, ostatnie przerabiam na lewo. To, czy wasze ostatnie oczko jest prawe czy lewe, pozostawiam oczywiście wam. Odwracam robótkę i znowu 7 oczek musi znaleźć się na drucie prawym, w moim przypadku 7 oczek, a to ósme ostatnie przerabiam razem z pierwszym z tego niższego elementu. Czyli pierwsze zdejmuję, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i ostatnie oczko z nowego elementu razem z tym pierwszym ze starego na lewo. Znowu odwracamy robótkę. Mamy stronę prawą, pierwsze zdejmujemy, do końca przerabiamy. I tak właśnie będziemy dziergać ten 11 prostokąt. Po prawej stronie pierwsze zdejmujemy, do końca przerabiamy. Po lewej stronie pierwsze zdejmujemy, a ostatnie oczko z nowego elementu przerabiamy z tym pierwszym ze starego. Wcześniej też wspominałam w poprzednich częściach, jeżeli ktoś potrzebuje, musi sobie oczywiście liczyć, ale zobaczcie, tutaj między tymi elementami jest taka wyraźna szczelinka. To jest znak, że to oczko jest ostatnie i to ostatnie właśnie przerabiam z pierwszym. Ale jeżeli tego nie widzicie, liczcie sobie. Ewentualnie możecie sobie powiesić marker. Róbcie tak, jak wam wygodnie. Stosujcie sobie takie udogodnienia, jakie wam po prostu bardziej przypadną do gustu. I ósme oczko za każdym razem po lewej stronie będziemy przerabiać z pierwszym z tego niższego elementu, aż dojdziemy tutaj do końca. Jeszcze przerobię tylko z wami jeden rządek prawy i jeden raz ten rządek lewy. Prawa strona, pierwsze zdejmujemy, do końca przerabiamy. Moje ostatnie przerabiam na lewo. Chciałam za szybko. Lewa strona, pierwsze zdejmujemy, ostatnie przerabiamy razem z pierwszym z tego starego elementu. I tak musimy się przesunąć do samego końca tej robótki tego nowego elementu, tak aby z tego starego zostało nam tylko jedno oczko i wtedy spotkam się z wami, będziemy tworzyć kolejny element. Doszłam do ósmego, znowu dwa razem, przechodzę na stronę prawą do ósmego, dwa razem i tak jeszcze kilka razy, aż dojdziemy do tego miejsca. I teraz tak, ważna rzecz właśnie. Jesteśmy na elemencie 11. Potem będzie 22, który będziemy robić tak samo. Później, tak jak też w wcześniejszych częściach wspominałam, rozrysujcie sobie waszą chustę na małe krateczki, tak jak ja. Odznaczajcie sobie, co macie zrobione. I kolejna zielona linia, ten brzegowy element, będziecie robić identycznie i tak dalej, i tak dalej. Teraz już wszystko będziemy robić analogicznie do tego, co potrafimy.
Dlatego warto sobie te zrobione elementy skreślać, kropkować, robić tego typu rzeczy, bo później wiecie, gdzie jesteście. Nie zgubicie się po prostu. Nawet jeżeli jesteście w jakimś rozpoczętym elemencie, aha, 10 mam skreślony, więc robię 11, bo jego nie skreśliłam. Skończę, skreślę, przechodzę na kolejny. Wtedy wiem, co muszę robić i jak muszę działać. I właśnie, muszę sobie wziąć jeszcze zaraz coś do pisania i identycznie, jak było to tutaj, oczka nabieraliśmy po prawej stronie i przerabialiśmy rząd lewych oczek i dwa razem na lewo. Tak samo jak tutaj. Tu będzie tak samo. To już wszystko zaczęło nam się powtarzać. Tutaj już nic nam się nie zmieni, ale ja jeszcze dopiszę to tak, abyście sobie później mogli, będąc na kolejnym zielonym rzędzie, cofnąć najwyżej lub włączyć tą część filmu i po prostu będziecie wiedzieć od pierwszego kawałka, od pierwszego elementu, jak cały ten rząd zrobić. Podobnie Wam tłumaczyłam tutaj na tym różowym, tak abyście, gdy skończycie ten, już mogli zaczynać kolejny, żebyście wiedzieli, jak dalej działać. No i właśnie tutaj oczka nabieraliśmy po stronie prawej. Przeszliśmy na rząd oczek. Pierwszy rząd to były oczka lewe i zawsze ostatnie oczko z Waszego nowego elementu przerabiacie dwa razem na lewo, gdyż musicie wziąć pierwsze oczko z nowego elementu. Dwa razem na lewo. I podobnie będzie tutaj. Też nabierzecie oczka po prawej stronie na nowy element, przechodzicie na stronę lewą, robicie oczka lewe i ostatnie oczko z pierwszym, ostatnie oczko z nowego elementu, z pierwszym oczkiem starego, trzeba zrobić dwa oczka razem na lewo. Tak właśnie będzie w każdym tym, co drugim. W moim przypadku zielonym rzędzie celowo rozrysowałam dwoma kolorami właśnie po to, aby to było dla Was jeszcze prostsze. I ja teraz skończę już mój element numer 11, gdyż teraz to wszystko się już powtarza. To jest też to, co już robiliśmy wcześniej. I przejdziemy do następnego elementu i zobaczycie też, że nawet bez tego filmu dalibyście radę już zrobić to sami. Jeżeli nie, zachęcam, obejrzyjcie dalej. Jeszcze raz wytłumaczę, powiem, jak będą wyglądały później wszystkie właśnie te środkowe, zielone elementy. Widzimy się za chwilę, gdy ja mój element numer 11 będę miała gotowy. Doszłam do momentu, kiedy ostatni raz będę łączyć moje ostatnie oczko z nowego elementu z oczkiem ze starego, z tym ostatnim oczkiem. I element numer 11, dwa oczka razem i mam gotowy. Numer 11 możemy sobie oznaczyć jako zrobiony. I teraz w następnych tych zielonych rzędach, ja cały czas mówię, celowo są dwa kolory w tych zielonych rzędach. Wszystkie te środkowe elementy, czyli nie te brzegowe, będziemy robić identycznie. Z tym, że one w każdej linii będą zwiększały swoją liczbę o 2. Tutaj jest ich 3. Przepraszam, o 1. Tutaj jest ich 3, 1, 2, 3. Tutaj jest ich 1, 2, 3, 4, 5. A, dobrze, o 2. Nie wiem, namieszałam. No tak, te zwiększają o 2 i te o 2 oczywiście. Czyli tutaj były 3, tu będzie 5, tu ich będzie 7, potem 9 plus brzegowe i tak dalej, ale będziecie robić je identycznie. I zawsze właśnie w tych środkowych elementach
Oczka będziemy nabierać po stronie lewej. W środkowych elementach oczka nabieramy L, piszę literkę L, po stronie lewej. Identycznie będzie tutaj, w tym kolejnym zielonym rzędzie. 22 element zrobicie identycznie jak 11. Oczywiście najpierw trzeba będzie zrobić różowe. Ale mówię już na przyszłość i później znowu. Te środkowe wszystkie elementy oczka będziecie dobierać po stronie lewej. I już teraz to robimy raz jeszcze. Nabieramy oczka na element 12. Jest to jeden z środkowych elementów chusty. Oczka lewe, czyli od tyłu. Ja wbijam się w dwie niteczki i z oczek brzegowych muszę nabrać moje 8 oczek. Odsunę troszeczkę, bo mi się tu buja. Może będzie lepiej. 3, 4, 5, 6, 7 i ostatnie oczko. Przesunę sobie drut, żeby było mi wygodniej. Ostatnie dwie nóżki. 8. Mam nabrany następny element. I teraz znowu, żeby Wam się nie pomyliło, powieście sobie tutaj marker. Tu nie robimy nic. W poprzednim filmie zagadałam się i przejechałam tutaj zbyt daleko. Pracujemy znowu tylko na 8 oczkach. Czyli pierwsze odwracamy robótkę, pierwsze zdejmujemy, kolejne przerabiamy. Moje ostatnie przerabiam na lewo. Tu jest marker, nie robimy nic. Odwracamy robótkę i znowu pracujemy na 8 oczkach. Pierwsze zdejmujemy. Do 7 musimy mieć na prawym drucie, przerabiamy na lewo. 7 oczek mam z nowego elementu na drucie prawym. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 z pierwszym razem. Teraz robimy znowu to, co już robiliśmy, co już potraficie, jeżeli do tej pory udawało Wam się zrobić wszystko, potraficie już robić tą chustę. Odwracamy robótkę i znowu pracujemy tylko na 8 oczkach. Pierwsze zdejmujemy, do 8 przerabiamy. Nie wiem, czemu zrobiłam to na lewo. Po prawej stronie oczywiście na prawo, ostatnie na lewo. Odwracamy robótkę, tu nam wisi marker. Odwracamy robótkę i znowu ostatnie 8 oczko łączymy z pierwszym, przerabiamy je razem na lewo. Pierwsze oczko, pamiętajcie, zawsze zdejmujemy bez przerobienia wentrelaku. Naprawdę to jest bardzo istotne. Później musi nam się tworzyć po prostu brzegowy łańcuszek. 8 z pierwszym, razem na lewo. Prawa strona. Pracujemy też tylko na 8 oczkach. Tu mamy marker, zresztą już mamy szczelinkę, już nawet nie powinno nam się tutaj nic łączyć. To jest właśnie cała ta trudność. Dlatego staram się to wszystko pokazywać i mówię, gdzie powiesić marker, gdzie to zrobić, żeby sobie to ułatwić. Więc pierwsze zdejmuję, do 8 przerabiam i tak robię po prawej stronie cały czas, dopóki nie skończę tego prostokątu, elementu. Odwracam, pierwsze zdejmuję, 8 przerabiam z pierwszym. Z tego wcześniejszego elementu. I tak przesuwamy się oczko po oczku,
aż nasz. Kolejny element, tym razem numer 12, będzie gotowy. I znowu ósmy z pierwszym. Wracamy stroną prawą, odwracamy na lewą i znowu wtedy ósmy z pierwszym i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że teraz to już nie jest dla Was trudne, gdyż takie coś już wcześniej w tej chuście się działo. Największą trudnością później jest właśnie to, gdzie jest kiedy który prostokąt, który element. Właśnie dlatego od początku moją podpowiedzią było po pierwsze dwa kolory, po drugie zaznaczanie sobie właśnie, w którym miejscu jesteście. Po prawej nie działo się nic, po lewej ósme z pierwszym robimy dwa, dwa razem oczka lewe. Też mamy to tutaj zapisane, że w tych zielonych rzędach będzie nam się tak to działo. Ja teraz skończę element numer 12, rozpocznę z Wami jeszcze element 13, tak abyście byli już naprawdę pewni, że tak właśnie to się robi. Elementu 14 nie będę z Wami przerabiać całego, gdyż dzierga się go naprawdę tak samo jak te właśnie, które robię teraz. Zajmiemy się jeszcze tym 15 brzegowym elementem, gdyż może faktycznie on później sprawiać Wam, chociaż nie powinien, bo takie coś też już robiliśmy, ale dla utrwalenia zrobimy to jeszcze. No i po tych czterech częściach filmu, ósme z pierwszym razem. I tak odwracamy, pracujemy cały czas na tych ośmiu oczkach. I myślę, że po tych czterech częściach filmów będziecie mogli spokojnie sobie dziergać tą chustę, a ja po prostu nagram na takiej małej chuście końcówkę, te trójkąty, gdyż bez względu na wielkość później będzie robić się to właśnie w ten sposób, który pokaże, czy będziemy mieć 8 trójkątów wykańczających, czy 28, to nie będzie miało znaczenia, gdyż będzie to wyglądało po prostu tak samo. I tak, aby nie przedłużać, żeby ten film szybko był cały, abyście mogli sobie w spokoju dziergać, ja po prostu po tym rzędzie nagram już kolejną, ostatnią część filmu, o tym, jak dziergam chustę entrelak. Dochodzę już prawie do końca i jeszcze tylko z Wami nabiorę oczka na kolejny element i znowu ostatnie z pierwszym razem jako dwa razem na lewo. Po to też to wszystko zapisujemy. Możecie sobie zrobić notatki, rozpisujcie, rozrysujcie tak, jak Wam jest wygodnie. Ja staram się to zrobić takim sposobem, który wydaje mi się, że będzie po prostu łatwy i prosty, ale może Wy w jakiś inny sposób sobie sami to lepiej rozrysujecie. No i doszłam do tego momentu, gdy po raz ostatni będę robić dwa lewe oczka razem, to ósme z pierwszym. Ósme z pierwszym przerabiam razem, z pierwszym i ostatnim, bo ono zostało już tylko jedno. I element numer 12 mam zrobiony. Skreślacie, kropkujecie, jak tam sobie zaznaczacie, tak robicie. I nabieramy oczka na element 13. Nabieramy oczka po stronie lewej. Mamy to wszystko rozpisane. I identycznie tutaj. Później. Także będziecie mogli, jeżeli będziecie mieć problem później, rozpoczynając rząd 22, wrócić się do tej części filmu i szybciutko sobie przypomnicie, nie musicie wtedy nawet oglądać całego filmu, przypomnicie sobie szybciutko, pierwszy element robimy identycznie jak 11, a te tutaj identycznie jak
12 i 13, który jeszcze z Wami teraz szybciutko nabiorę oczka. Oczka też nabieramy po lewej stronie. Tak samo jak wcześniej, czyli za dwie nóżki. I przerabiam takie to lewe oczko w powietrzu. Jeżeli dziergaliście ze mną czapkę entrelak, to to też już nie powinno stwarzać Wam problemu. A jeżeli ktoś nie dziergał, na moim kanale od bardzo długiego czasu są filmy, jak wydziergać właśnie czapkę entrelak. Jeżeli macie ochotę, zapraszam do tych filmów. Myślę, że tam też taki właśnie prosty sposób pokazuje, jak taką czapkę wydziergać, aby mieć właśnie chociażby teraz do kompletu. No i tak, 2, 4, 6, 8, mam nabrane już 1, 2, 3, 4, 5, 6, przesunę sobie druty, będzie mi wygodniej, 7, i ostatnie, ósme oczko. Mam nabrane już 8 oczek. Odwracam robótkę. Za każdym razem odwracamy robótkę. Czy to jest rząd, czy nabranie oczek. Pierwsze. I wtedy, jeżeli znowu macie problemy, nie jesteście pewni, marker wieszamy tutaj. Tych oczek nie przerabiamy. Powieście sobie na tym, to zostaje, nie robimy z tym nic. Pierwsze 8 oczek to jest to, czym się zajmujemy. Pierwsze zdejmujemy i do ósmego oczka przerabiamy. Ja ostatnie przerabiam na lewo. Odwracamy robótkę. I tutaj ósme z pierwszym. Odwracamy robótkę, znowu ósme z pierwszym, za każdym razem po lewej stronie, ósme z pierwszym z tego niższego elementu przerabiamy razem. Pierwsze oczko oczywiście zawsze zdejmujemy bez przerobienia. Wiem, że się powtarzam, ale w chuście entrelak to jest bardzo ważne. Doszłam do ósmego oczka, ósme z pierwszym razem. I tak dalej. I tak dalej. W ten sposób właśnie dziergamy wszystkie środkowe elementy w tych zielonych rzędach, które mam zaznaczone u mnie. Nie mówię parzyste, nieparzyste, gdyż tak to w chuście entrelak nie wygląda. One są, jak widzieliście, ponumerowane po kolei. We wcześniejszych filmach też mówiłam, jak to wszystko ponumerować. Jeżeli macie większą chustę. I znowu jesteśmy na lewej stronie. Ostatnie, ósme, lewe oczko, bądź ostatnie z Waszego elementu, jeśli te elementy macie większe. Przerabiamy razem na lewo z tym oczkiem pierwszym z niższego elementu. Ja sobie dorobię teraz element 13 i 14, gdyż tak jak mówiłam, dzierga się identycznie jak ten 12, ten 13, 14 dzierga się identycznie. I dla osób, które ewentualnie wrócą w dalszej części swojej chusty, właśnie te rzędy dziergamy, te elementy w naszym zielonym rzędzie, w moim zielonym rzędzie, nie wiem jakim kolorem Wy sobie tam to rozrysowaliście, dziergamy właśnie w ten sam sposób, jak ten 12 i teraz ten 13, który rozpoczęłam element. Także później to wszystko dzierga się identycznie, z tym, że zwiększa się właśnie o 2 w każdym tym rzędzie liczba elementów. Element prostokąt to jest słowo, które powtarza się bardzo często w tym filmie. Zaraz przerobię sobie jeszcze właśnie te moje 2 brakujące elementy, aż dojdziemy do tego brzegowego 15. Ten oczywiście Wam pokażę, gdyż rozumiem, że zawsze to brzegowe może mieć problem,
i jego robimy później. 28 będziemy robić identycznie jak 15, kolejny zielony identycznie jak 28, 15 i tak dalej, i tak dalej. To wszystko już się później będzie powtarzać. Tak jak mówiłam, osoby, które będą niepewne, będą mogły wrócić na ten filmik, jeżeli będą w tym miejscu, obejrzą sobie, aha, ten się robi tak, więc ten robię identycznie. Ten się robi tak, więc te robię identycznie. Po to ten film jest podzielony na tyle części. Dla niektórych ta forma może nie jest fajna, ale ja chcę, aby osoby początkujące skorzystały jak najwięcej, bo jeżeli ktoś już coś potrafi, umie sobie coś tam wykombinować, znaleźć, poszukać, podziałać. A moje filmy przeznaczone są właśnie w większości dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z drutami, dla których wiele rzeczy jest po prostu trudnych, dlatego w taki, a nie inny sposób przekazuję to, co umiem w moich filmach i cieszę się również, że wielu osobom to się podoba. Lewa strona, ostatnie z pierwszym razem. Tak to właśnie będę sobie teraz robić poza kamerą, aż dojdę do elementu numer 15, aż przerobię element numer 14 cały i wtedy spotkam się z Wami ponownie. Jeszcze wskoczyłam na chwilę szybciutko, zrobiłam sobie element numer 13, nabrałam oczka na element 14, odwracam robótkę i znowu pracuję tylko na 8 oczkach. Marker wtedy wieszacie sobie na tych po stronie lewej na następnym elemencie. I jeżeli będziecie wyżej i będziecie właśnie na tym zielonym u mnie rzędzie, to ten marker musi wisieć tutaj, oczywiście nie tutaj. Tak, żeby to było dla Was też jasne i zrozumiałe. Po to wskoczyłam na chwilkę i pracujemy na tych 8 oczkach. Tu wisi marker, zostawiamy i znowu po lewej stronie 8 z pierwszym zamykamy, cofamy się i znowu 8 z pierwszym zamykamy, aż dojdziemy tutaj do końca. Teraz oczywiście znowu poza kamerą szybciutko to przerobię, gdyż robi się to tak samo jak ten element 12, ale chciałam właśnie powiedzieć Wam, gdzie nie popełnić błędu. Ten element tutaj zostawiamy, tutaj nie dzieje się nic. I właśnie będę kończyć mój 14 element. Po raz ostatni przerabiam 2 oczka razem na lewo. To moje ostatnie 8 oczko z tym z niższym elementem. Zaznaczamy sobie kropką. 14 element mam skończony. I będę przechodzić na 15 element. Jest to tak zwany element brzegowy. To jest ten element, gdzie później chusta, to będzie ten element 15 tutaj, gdzie chusta ma tą prostą linię. I element 15, 28 i później ten brzegowy, co drugi rząd, nie podam numerków, bo ja sobie rozrysowałam tylko taki mały kawałek, ale wytłumaczyłam Wam, jak rozrysować. Każdy ten brzegowy, zielony element będziemy robić identycznie. Czyli nabieramy z brzegowych oczek z tego łańcuszka znowu 8 oczek na kolejny element. 1, 2, 3, 4. Może Wam jest wygodniej szydełkiem. Ja robię to tak. Róbcie też tak, jak Wam jest wygodnie. 5. 6, 7 i ostatnie to 8 zawsze jest najtrudniejsze, bo to jest
takie oczko, gdzie nabieraliśmy te oczka z tego innego nabierania oczek. Trzeba się wbić w to oczko i nabieram ósme oczko. Zrobię to bliżej siebie, będzie mi po prostu wygodniej. Już Wam pokazywałam, jak to robić. Ciężko jest właśnie pracować tak długo z wyciągniętymi do przodu rękami. Nie ukrywam, że o wiele wygodniej jest dziergać na kanapie, gdzie te ręce mogą sobie luźniutko pracować. 8 oczek na kolejny element mam nabrany. Odwracam i znowu pracuję tylko na 8 oczkach i będę tworzyć prostokąt. Nie będę nic łączyć, czyli cały czas pracuję na 8 oczkach w moim przypadku i muszę zrobić 16 rzędów do góry. Jeden, dwa, trzy. I muszę zrobić 16 rzędów do góry, ale coś ja tu chyba źle nabrałam. A tak, uciekło mi oczywiście ostatnie oczko. Nie wiem, jak to się stało, bo już widzę, że to oczko nie powinno wejść w skład nowego prostokąta. I jeszcze raz muszę nabrać to ostatnie oczko. Ósme. Coś mi się tu teraz mocno zaciągnęło. Aż pogubiłam oczka. Troszkę to oczko rozciągnęłam i jeszcze raz. 2, 4, 6, 8 i nowych musi być 2, 4, 6, 8. Dokładnie tak. I dopiero teraz odwracam robótkę. Pierwsze zdejmuję. Pracuję tylko na 8. Widzicie? Ten łańcuszek pokazuje mi, że to już był inny element. Odwracam robótkę. I znowu pracuję tylko na 8. Pierwsze zdejmuję, kolejne przerabiam na lewo. W ten sposób rząd po rzędzie, przerabiając tylko ten nowy element, muszę go zrobić o 2 razy wyższy niż ma liczbę oczek. Czyli ja muszę zrobić 16 rzędów, bo mam 8 oczek. Jeżeli macie większy element, no to oczywiście musicie go zrobić. Jeżeli macie 10 oczek, to 20 rzędów. Ale tylko prostokąt do góry. Tutaj ewentualnie powieście sobie marker, chociaż ta szczelinka pokazuje, tutaj nic nie łączymy. Ewentualnie liczcie sobie oczka, żeby nie przejechać na ten stary element. Odwracamy i działamy do samej góry. Ja jeszcze szybciutko dorobię to poza kamerą i jeszcze na chwilę spotkam się z Wami. Powiem, co dalej, choć myślę, że już wiecie, ale chcę, tak jak już wspominałam kilkakrotnie, aby ten film był naprawdę zrozumiały dla każdego. Czyli teraz nowy element, po prostu przerabiamy prostokącik do góry, nigdzie nic nie łączymy. I to jest element numer 15. Identycznie będziemy robić kolejny zielony rząd, czyli element 28 i kolejny, co drugi, brzegowy właśnie rząd zielony, tak jak tutaj jest w moim przypadku. Widzimy się za chwilę. Mój prostokąt numer 15 jest gotowy. I teraz co? Nabieram oczka na prostokąt numer 17.
robię to identycznie, jak robiłam na ten element, na prostokąt numer 7. Teraz powtarzam film numer 3, trzecią część filmu, czyli po lewej stronie, jestem po lewej stronie, nabieram sobie 8 oczek, to jest właśnie ważne. Zawsze ostatni rząd tych zielonych rzędów w chuście, ostatni rząd elementu to są oczka lewe. Skończycie robić lewe oczka, nabieracie oczka na nowy element, obracacie robótkę i tak jak było tutaj właśnie w tym rzędzie od 7 do, w elemencie od 7 do 10, oczka nabieramy na brzegowym po stronie lewej, ale tutaj wszędzie będziemy przerabiać dwa oczka razem po prawej stronie. Przesuwamy się w tą stronę. Środkowe elementy z kolei, oczka, już później będziemy nabierać po stronie prawej. Gdy skończymy ten element, będziemy go łączyć, on nam się położy, nabierzemy oczka tutaj i po prawej stronie znowu ostatnie oczko z pierwszym, ostatnie z pierwszym, aż dojdziemy do końca. Znowu tutaj będziemy nabierać oczka, aż połączymy tymi prawymi do końca. I znowu tu nabierzemy oczka, będziemy łączyć, łączyć, łączyć. Tu nabierzemy oczka, będziemy łączyć z tym, łączyć, łączyć, łączyć. Aż dojdziemy do końca, nabierzemy oczka, prostokąt do góry. Identycznie jak właśnie w trzeciej części filmu. Więc jeżeli teraz jest dla Was coś jeszcze niezrozumiałe, wracacie do części trzeciej i postępujecie po kolei zgodnie z tym, co pokazuję w filmiku. Dlatego tam już też nawiązywałam do tych kolejnych elementów, tak żebyście teraz sobie mogli dziergać na zmianę. Mam nadzieję, że większość z Was już będzie dziergała bez pomocy, ewentualnie tylko z tą ściągawką w postaci właśnie tych krateczek, które trzeba wykreślać i będziecie się przesuwać raz po prawej stronie, tak jak teraz w moim rozpoczętym różowym elemencie z różowego rzędu, tutaj oczka dwa razy po prawej stronie, gdy skończy się, wtedy dwa oczka razem po lewej stronie, tak jak tutaj w tym filmie, który przed chwilą właśnie, ten, który jeszcze trwa, jak rozpoczynaliśmy od początku, od elementu 11, to później właśnie element 22 będzie działo się to samo. I co? W zasadzie naprawdę oprócz tego, jak skończyć teraz taką chustę, czyli został mi do nagrania jeden film, w którym pokażę, jak wykończyć tą chustę, bo chustę będziemy wykańczać trójkątami. Tutaj, aby to nam się ładnie wszystko zamknęło, po prostu potrzebujemy mieć zrobione trójkąty. I właśnie ta czwarta część filmu, czwarta, piąta. Ta ostatnia część filmu będzie o tym, jak wykańczam tą chustę. Ja będę wykańczać teraz, czyli po tym rzędzie, gdzie przerabiałam dwa oczka razem na lewo. Oczywiście można tą chustę też wykańczać w tym drugim rzędzie, ale mi zwyczajnie nie chce się robić kolejnego rzędu, tym bardziej, że ja z tej włóczki chustę już mam. To jest tylko na potrzeby filmu, to co teraz robię. I moje wykończeniowe trójkąty, ale mówię właśnie to już wcześniej, żebyście też wiedzieli, będą się działy po tym, gdy przerabialiśmy tutaj dwa oczka razem na lewo, gdy doszliśmy do tego końca rzędu. Ja szybciutko teraz
ściągnę te oczka, gdyż to wszystko będę chciała Wam pokazać w tej ostatniej części filmu i mam nadzieję, że dzięki tym kilku częściom filmu będziecie mogli sobie sami wydziergać Waszą chustę entrelak, o tym, z jakich włóczek mówiłam już w pierwszej części. Jeżeli chcecie później taką chustę zablokować, czyli mają się zrobić takie wyraźne kwadraty, włóczka musi być naturalna, gdyż akryle nie zablokują się. Jeżeli chcecie z kolei właśnie ten efekt plecionki i nie chcecie blokować tej chusty, wtedy możecie wziąć na tą chustę w zasadzie każdą włóczkę i spokojnie sobie dziergać. Ja teraz w tej części już powoli z Wami się żegnam. W ostatniej części nagram właśnie tylko te trójkąty wykańczające chustę, a Wy już teraz możecie sobie, bazując na trzeciej i czwartej części filmu, dziergać tą chustę na taką ilość elementów, na jaką zechcecie. Ona może się już teraz powiększać Wam naprawdę w nieskończoność, póki Wam starczy włóczki, tylko pamiętajcie, że jeszcze trochę włóczki musi zostać oczywiście na wykończenie tej chusty, na te trójkąty, które wykańczają chustę. A w związku z tym, że ta chusta się cały czas rozszerza o dwa elementy, no to później tej włóczki na wykończenie troszeczkę trzeba. I żeby nie przedłużać, w tej części żegnam się z Wami, dziękuję Wam za cierpliwość, przepraszam Was za błędy językowe. Jeżeli macie pytania, piszcie komentarze, postaram się na wszystkie odpowiedzieć, bądź pytajcie na grupie, nie wiem czy wiecie, ale mój kanał Knitanki połączony jest z grupą na Facebooku. Grupa nazywa się Druty od początku, grupa kanału Knitanki. Linka do grupy znajdziecie w opisie filmu, jak również w opisie filmu będą pierwsze trzy części filmów, gdzie pokazuję, jak ja dziergam chustę entrelak. Za dzisiaj dziękuję i widzimy się w kolejnym filmie.